W tym filmie obejrzymy animację przygotowaną przez Amerykańską Agencję Kosmiczną NASA oraz Europejską ESA, która pokazuje, jak dwie galaktyki się zderzają. Jednak takie niebyle jakie galaktyki, bo mamy tutaj drogę mleczną. I po nam, bliską nam są siatkę galaktykę Andromeda M31 i jej są galaktykę M33. Galaktykę Andromedy możemy bez problemu zaobserwować z ciemnego miejsca spoza miasta. Z miasta dostrzeżenie jej gołym okiem będzie wręcz niemożliwe. Jednak myślę, że przez lornetkę z takiego niewielkiego miasta możemy dostrzec właśnie taką mgiełkę na niebie, trochę owalną, która będzie miała właśnie taki kształt i to będzie galaktyka Andromeda, z którą droga mleczna zderzy się za jakieś 3 do 5 miliardów lat. Za chwilę włączę animację i pokażę, jak to wygląda. Średnica naszej galaktyki i galaktyki Andromedy jest podobna. Ma jakieś 100 tysięcy lat świetlnych. Wyobrażacie to sobie. Galaktyka, której dwa krańce są od siebie odległe aż o 100 tysięcy lat świetlnych. Odległość od nas do galaktyki Andromedy to jakieś 2,5 miliona lat świetlnych. A czas obiegu Słońca wokół centrum galaktyki to jakieś 250 milionów lat. Także co 250 milionów lat nasze Słońce raz okrąża centrum galaktyki. Podobnie jak wszystkie gwiazdy, które są właśnie w galaktyce drodze mlecznej. Teraz włączam animację. Warto zobaczyć, ile czasu wskazuje nasz licznik, który pokazuje go. W miliardach lat, bo bilion to po angielsku miliard, warto to zapamiętać. Widzimy jak galaktyka Droga Mleczna i Andromeda się do siebie zbliżają i w tym momencie przenikają się, bo tak naprawdę one się nie zderzają, tylko przenikają się jak dwa duchy. Jest naprawdę wielce nieprawdopodobne, żeby gwiazdy z tych galaktyk się zderzyły. One znajdują się w takiej odległości od siebie, są tak rozproszone, że po prostu to niemożliwe, żeby. Gwiazdy się ze sobą zderzyły. Mamy takie przenikanie się jak dwa duchy. Widzimy, że mnóstwo materii czy gwiazd, między innymi może to być nasze Słońce, razem z całym Układem Słonecznym i Ziemią, zostaje odrzucone w przestrzeń międzygalaktyczną, gdzieś poza galaktykę. Cały ten proces, czy całe takie formowanie się jednej dużej galaktyki, z galaktyki Drogi Mlecznej z galaktyki Andromedy, może potrwać jakieś 8 miliardów lat, może trochę więcej. Co ciekawe, naukowcy nazywają ten twór, który powstanie z połączenia się tych dwóch jąder galaktyk, naszej Andromedy. Nazywają go Milkomeda. Są różne śmieszne nazwy. Warto poszukać w internecie też podobnych animacji, które pokazują, jak zderzają się. Nasze galaktyki w przyszłości, czy też jak to zderzenie czy przeniknięcie się będzie wyglądało na niebie. Można znaleźć wiele takich właśnie wizji artystycznych.